tutaj widzimy, stoją dwa duże tankowce pod załadunkiem. Jednak dalej płyniemy. To nie jest ten niebieski, o którym mówiłem. Myślałem, że tutaj do niego. No ale widać, że on jest, nie jest taki duży, nawet nie ma 200 metrów. Czyli my kierujemy się głębiej. Już się robi coraz ciemniej. Za chwileczkę już. Tutaj już nic nie będzie widać, a tutaj po prawej mamy, po prawej burcie mamy rafinerię, całe nabrzeże ze zbiornikami do magazynowania paliwa. A tutaj po lewej mija nasz jakaś, albo to jest statek badawczy, chyba tak, albo pogłębiarka. No trudno mi powiedzieć, co to za statek. Ale to może być jakaś pogłębiarka, tak, to będzie pogłębiarka. Najprawdopodobniej to. No a my płyniemy dalej. Jednak zapuszczamy się coraz głębiej. Zakończę relację z nocnego wejścia do portu w Rotterdamie. Bo się już robi ciemno, za chwilę nic nie będzie widać. Ale tak pokazałem samo wejście. Moi widzowie wiedzieli, jak się wpływa, że to nie jest od razu po wejściu główki port, tylko trzeba jeszcze dobre paręnaście kilometrów płynąć w głąb. I że to jest cały czas, to znaczy chodzi mi o to, że każdy kawałek nabrzeża jest maksymalnie wykorzystany tutaj. Tutaj nie może być wolnej przestrzeni. Wszystko musi na siebie zarabiać. A na tym chciałbym skończyć dzisiejszy film o wejściu nocnym do Rotterdamu.